Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj witam was w kolejnym samouczku, w którym będę się dzielił z wami moją jako taką wiedzą i niewiedzą, pół beką, pół serio. A towarzyszył mi w tym całym przedsięwzięciu będzie Brączek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, no jest godzina późna, żeby was nie skłamać, jest godzina bardzo późna, niestety. Niestety musimy nagrywać po nocach, no ale cóż. Tak, mamy godzinę, druga dochodzi, ale na samouczka czas się znajdzie, a w dzisiejszym odcinku samouczka będzie kultywacja. Weź do ciągnika i przyłącz kultywator, wjedź na pole, rozłóż kultywator i rozpocznij spulchnianie gleby. Uprawiaj pole, jeśli chcesz, możesz zasiać pole bezpośrednio po uprawie, pomijając orkę, czyli bezorkowo, między innymi jak sieje Grimmuś, Gorlinguś. Nie zapominaj, że pług pozwala ustalić nowe wymiary pola. O Jezu, serio? Nie zapominaj. Nie zapominaj, że tylko pług pozwala ustawić nowe wymiary pola, czyli wychodzi na to, że pług farmingu jest tylko po to, żeby ustawiać nowe wymiary pola. Zgodzisz się z tym? Nie. Nie. No. Ty, o Jezu. No ta, ja zimową mapę mam, Brączek. O Boże. Bo ja mam te podmienione. No, można też działać zimą, no przepraszam, no, tak wyszło. Dobrze, Miki, super. Ty, ale nie mam tej zimowej co u ciebie, że tam całe pola, tylko ja mam, wiesz, tak leciutko, nie? No i dobra, nasz kultywator prędzej bym nazwał talerzówką, wyposażony jest w dwa rzędy talerzy pod skosem umieszczonych na resorze, z tego co się nie mylę, tak, na resorze. No, z tyłu mamy takie ładne kółeczka wyrównujące glebę oraz zagarniacze, żeby gleba była równa. Całość opiera się na dwóch kołach służących do transportu, no bo ta talerzówka trochę jednak ciężka jest. Zakrzep z mamy... 2 kilo. Z 2 kilo, nie no, sporo waży taka talerzóweczka. Bernata 4-metrowa agromaszu waży... Mówił ile? Grubo ponad 2,5 tony. Ja nie wiem, czy nie znam. Jak nie ponad 3. Coś w granicach 3 ton waży. Nie, albo 2,5, albo ponad 3, coś takiego waży. No więc ta już widzimy na zaczepie jest. Możemy sobie na szelki podpiąć, jak to wolne wieszaki. Maszyna nam znana już bardziej, czyli Nicholand, który omawiałem chyba już w każdym odcinku. Więc wsiądźmy sobie do naszego traktora. Podepnijmy naszą maszynę. Jak widzimy, maszyna jest hydraulicznie rozkładana i składana. O, proszę bardzo. Marka oczywiście Vogelnod. Prawdę mówiąc, rzadko spotykana talerzówka, przynajmniej u nas. Nie? W ogóle Vogelnod to jakoś tak... Przepraszam. No, Vogelnod w Polsce to nie. Znaczy u nas jest pług Vogelnota. Nagrywaliśmy nawet w Leśniewicach, tam skórniki mają. Mają Vogelnota pług, ale... Ale tak to mało w okolicy jest naprawdę tego. A szkoda, bo moim zdaniem maszyny dosyć takie, no, porządne. Co? No u mnie ani w ogóle, no to ani Waderszczata nie ma w okolicy. To Waderszczata, no u mnie jedynie Waderszczata można wały spotkać, ale siewnik, nie siewnik, Chorsza prędzej spotkasz. No Chorsza, ale... też od cholery, Amazona u nas jest dużo. O, ale Waderszczata ciężko, drogie maszyny, tak? Specjalistyczne drogie maszyny. No, co może o tej talerzówce powiedzieć? No, talerzówka wyposażona jest w animacje, które no oryginalne są, więc naprawdę co jak co, ale 15 pod względem animacji oryginalnych to jest taka, bo to jest bajka. I w ogóle co możemy za pomocą talerzówki wykonać w polu? No, za pomocą talerzówki mieszamy resztki pożniwne, jak widzimy na przykład tutaj w rzepaku, czyli mieszamy to całe sielnisko, tak? Niszczymy przy okazji jakieś chwasty, które rosną, napowietrzamy glebę w pewnym stopniu. No, bardzo przydatny zabieg. Na przykład tutaj zawsze prezes Bernat, serdecznie zapraszam, mówi, że dlaczego talerzuje po kukurydzy? No, po kukurydzy talerzuje dlatego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się takiej rośliny jak... Omacnicy prasowianki. Dokładnie. Nie wiem czemu, ale tak na uboczu, omacnica prasowianka, nie? To mi się kojarzy z jakąś taką, z takim ludowym czymś, jakieś takie jak kujawiaki są, czy jakieś łowiczanki, takie wiesz, takie coś ludowego. Ami z ośmiornicą. Boże. To musiała być ta... Kurde, co ośmiornica? Macki ma. Macki nie. Co ma ośmiornica? No, nie wiem. Macnica prasowianka. No więc talerzowanie jest bardzo zabiegiem potrzebnym. Jednakże możemy też po talerzowaniu bezpośrednio zasiać w glebę bezorkowo nasze zboże. Jest to takie też możliwe, jak najbardziej. Oczywiście talerzować nie polecam i nie wolno talerzować, jeżeli pole mamy, nie mamy kultury na polu, o powiedzmy tak.
To znaczy na przykład, jeżeli jest pesz, jeżeli jest wszystko takie zielsko, nie polecam talerzować, nie wolno, bo wszystko to zielsko się tnie przez te talerze i mamy jeszcze z tym większy kłopot niż był. Więc do talerzówki musi być tylko i wyłącznie czyste pole. Taka Jak rada. czyste pole? No jak masz pesz na przykład, wiesz co to jest pesz, nie? Aha, no po peżu nie można, kurwa. No, bo ci Panie się Boże. pesz rozprzestrzeni i będziesz miał jeszcze większy problem niż miałeś do tej pory. I no to jest właśnie taka wada tej talerzówki. Aczkolwiek jeżeli ktoś talerzyje, to potem na przykład łatwiej jest wykonać orkę na głęboko, no bo wiadomo, ta wierzchnia warstwa jest spulchniona. Ale to bardziej się praktykuje w mniejszych gospodarstwach, no, bo też, prawdę mówiąc, nie wiem, co jest bardziej popularne u was, talerzówka czy gruber? Wiesz co, chyba talerzówka. Jo? No tutaj powiem ci, zależy. U nas akurat moim zdaniem jest dużo więcej gruberów. Talerzówki jako takiej dużej, typowej, takiej talerzówy, jak na przykład Ubrożka w Mokrzynie, tak? Po ZTS-em zachodzi. Nie spotkacie, bo no, po prostu nie ma, no. Jakoś większość ludzi gruberami wykonuje prace pożniwne. Ja osobiście jestem też bardziej za gruberem. No, nie wiem czemu, jakoś tak, no po prostu to pole moim zdaniem lepiej po gruberze wygląda, jest tak, no, no nie wiem, po prostu, no wolę grubera i tyle. Ale no to jest... No ja nie wiem, ja nie wiem. Ty nie wiesz. Ja A ty, nie, a ty nie, co, nie na, wiem. co byś wolał na łąkę, grubera czy talerzówkę? No na łąkę to bardziej chyba ten... Głębosz. Głębosz, jo, kurde, ile łapowy? 80. 80 łapowy głębosz, no. Prawdę mówiąc, już by ten fęt nowy, ten rekinek miałby co z tym robić, tak? No. Dobra, trochę. Myślę, że sobie już poszeczniaka już będziemy sobie robić, bo chociaż nie, jak już zrobimy to, żebym to rzetelnie, zrobimy sobie do końca, żeby nie było, że mik jest niedokładny. Nie pomijam Właśnie, mik. specjalnie. Tak, mik jest dokładny, oj, nawet nie wiecie jak, bo zawsze jak Miki sobie bronował Fergusonkiem 255, to tak zawsze musiał do kanciku wszędzie dojechać i zawsze z bronowaniem schodziło najdłużej mi. Czemu? No bo musiałem ładnie do kantu dojechać wszędzie, od miedzy, wiesz, no tak, no po prostu taki, jakby to powiedzieć, taki byłem pedantyczny w stosunku do pola, tak? Czyli nadal Boże. jestem, no tak, to może to ci wydać trochę dziwne, nie, ale ja po prostu, nie wiem, ja muszę mieć pole zrobione może nie pod linijkę, tak? Bo nie chodzi o to, że prosto, ale po prostu musi być zrobione po mojemu, że nie może być żadnej górki, żadnego dołka, po prostu ma być równo jak na stole. Jakoś tak, taką zasadę mam i to musi to pole No ja jakoś rozumiem, wyglądać. rozumiem. Tak, i to pole musi wyglądać. Chociaż mam takiego sąsiada niedalekiego, znaczy no wioska dalej mieszka. No pieprzony, no swoje lata ma, nie? No bo tam starszy pan, ale powiem ci, co jak co, ale nikt chyba tak prosto nie jedzie jak on, nie? Czy oprysk, czy siewy, no po prostu wszystko jest jakbyś jechał na GPS-ie, centralnie, nie? No ja po prostu ja go podziwiam, bo to jest, no... Rządek przy rządku, pięknie wszystko znajdzie, jak na GPS-ie, brustka, wszystko jest taka, nie? A 60-tką taką starą robi i naprawdę chłop ma swoje lata, ale no widać, że doświadczenie ma galantę. Dobra, my sobie jeszcze zrobimy kolejny samouczek, czyli prasa kostkująca. Jakby ktoś nie wiedział, do czego służy prasa kostkująca służy do zebrania słomy w bele. Tu mamy jakieś instrukcje, jak wiadomo, tak, porusza się wzdłuż pokosu, aby prasa mogła zbierać słomę i formować ją w bele. Na potrzeby samouczka prasa porusza się z większą szybkością, w trybie rolerowym nie działa tak szybko, dobrze wiedzieć, nie? W sumie trochę dziwne, że będę w śniegu prasował, nie? Ale nieważne. Co mogę powiedzieć na temat prasy? Na temat prasy dużo nie mogę powiedzieć, ponieważ prasy nie posiadam i nie posiadałem. Prędzej Brączek może coś o tym powiedzieć, bo u niego są prasy, tak? Co prawda nie kostkujące, ale rolujące. Tak, moim zdaniem prasa, najlepsza prasa to jest prasa pasowa. Jo, na łącznie. Najlepsze, no do siana, no do siana, do słomy obojętnie, bo słoma bardziej krucha, nie? No niby raz. Ale chodzi o to, że moim zdaniem prasa pasowa bardziej zbija. To też zależy od ciągnika, ale tak czy siak moim zdaniem prasa pasowa na pewno bardziej zbije. Zbije te belki niż prasa bębnowa, bo prasa bębnowa bardziej rozkruszy. Tak, o to się zgadza. Mówię o słomie na przykład teraz, nie? Bo słomę to strasznie rozkrusza, naprawdę. Dokładnie, a zależy jaką to też chcesz słomieć. Na przykład z jęczmionki słomę jakbyś pokruszył, to by nie było nic, tak? Najgorsza, najlepsza ze słoma nie krusząca się jest zżyta. A no, no, długa jest, tak? Zżyta jest, księżyta jest najlepsza, gdyż no po prostu jest taka długa, nie? No Jeśli nie tak. kruszy.
To się zgadza, tak? Nie, bo jak się nie mylę, to łańcuchowe są chyba na lepsze nasiano kiszonkę, właśnie nasiano, ale nie jestem pewny, bo wiem, że któraś jest lepsza na to, że któraś na to, ale ja w tym miałem obeznania. Znaczy jest bębnowo-łańcuchowa i Może. pasowa. Jo, to widzi się bardzo dobrze. Może na kombinaczek byś pracę polecił? Tak, nie wiem, swojego doświadczenia, czy z okolicy, tak, no tak po prostu. Nie polecam Unii. A, no. Mogę polecić Fiatagry, chociaż Fiatagry chyba już nie produkuje prac, No niestety. stare są te, ale są do Stare. zajechania. Myślę, że klasa. Można polecić również prasę. Proszę No, bardzo. co do John Deere'a New Holland, no nie mam zdania, bo nie miałem w ogóle styczności z taką prasą. No, u nas najwięcej prac, no to jednak jest ta SIPMA, tak? Ale SIPMY ludzie sobie tak średnio chwalą, prawdę Znaczy mówiąc. tą nową kolega z SIPMA chwali, nie? Tą Tak, Mitsu to. widział jeszcze. Ale to jest ta nowa, już w tej nowej budzie ładna, a te stare to jednak tak troszeczkę ludzie na nie narzekają. Ale tak jak mówisz, Fiatagri, jeszcze jest Wikona prasa bardzo dobra moim zdaniem. To są naprawdę No. prasy takie dosyć no fajne, tak? Tak na swoje lata. A z nowych pras, nie wiem co bym wybrał, bo to nie są moje klimaty, ale na pewno wolałbym prasę kostkującą niż rolującą, powiem wam. Tylko w sensie takie te duże kostki jak tutaj. No wiadomo, że cena takiej prasy jest dużo większa, ale no, po prostu jakoś mi się taka prasa bardziej podoba. Oha. Znaczy, wiesz, od razu ciągnik większy musiał być, A nie? no tak, zapotrzebowanie dużo mniejsze, ale nie tracisz czasu na, wiesz, na jak to się nazywa? No na postoje między innymi na duże gospodarstwo, wiadomo, ale no po prostu no fajna prasa jest, tak. Na przykład wolałbym w rzeczywistości pracować taką, jak miałbym możliwość, niż rolującą. Chyba, że taką rolującą jak ta Krona Ultima, to Znaczy, tamta no to jest bo bajka. zobacz. Bo rolujący musi stawać i wypalać belka, No tak, a to kostkujący sobie ja też. jeżdżę tyle. No, także to by było na tyle w tym odcinku. Taki samouczek. Dzisiaj dwa samouczki w jednym, więc tak myślę, teraz tak będzie, bo to tak to za krótko jest jeden samouczek. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że coś tam się dowiedzieliście, czegoś się nauczyliście. Cześć! Na razie, cześć.